Do świąt Bożego Narodzenia pozostało nam już mniej niż 2 tygodnie. Wręczanie prezentów z pewnością nie jest najważniejszym wydarzeniem podczas tych dni, ale jest ono nieodłącznym elementem Wigilii wielu z nas. Jednym z nas przynosi gwiazdka, innym Dziadek Mróz, jeszcze innym Śnieżynka, ale ostatecznie, gdy już zostaną one przyniesione, to my, domownicy, przyjaciele, musimy sobie je wzajemnie wręczyć. Właśnie dlatego przychodzę dzisiaj, by opowiedzieć Wam co nieco o tym, jak z klasą wręczać, ale też przyjmować prezenty. Nazywam się Aleksandra Pakuła i jestem trenerką etykiety, a dzisiaj zapraszam Was na odcinek właśnie o prezentach. Zaczynamy! Na początku z wielką radością chciałam Was poinformować, że odbyła się już premiera mojej pierwszej książki z klasą Vademecum Współczesnej Damy. Możecie kupić ją już w moim sklepie sklep.instytutetykiety.pl. Link dokładny znajdziecie w opisie tego filmu i jedna osoba może znaleźć ją właśnie pod choinką w tym roku. Co ważne, jeszcze tylko dzisiaj, czyli 12 grudnia, możecie kupić książkę, nie płacąc za dostawę. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to z pewnością o premierze już wiedzieliście, więc mieliście wystarczająco dużo czasu, by to zrobić, by zakupić książkę, a jeśli nie, to gorąco Was tam zapraszam. Codziennie uczę dobrych manier, ale też dzielę się moimi sposobami na prowadzenie codziennego, eleganckiego życia. Przejdźmy już do tematu odcinka, czyli do wręczania i przyjmowania prezentów. Mam dla Was 10 takich porad i pierwszą, moim zdaniem najważniejszą, jest to, byśmy wszyscy pamiętali, że my nie kupujemy prezentów dla siebie, ale dla kogoś. Mają one sprawiać radość nie nam, ale właśnie obdarowanemu. To nie mnie kupowany prezent ma się tak naprawdę podobać, ale osobie, która go otrzyma. Właśnie dlatego, jeśli załóżmy ja jestem fanką kryminałów, ale wiem, że moja przyjaciółka kryminałów nie czyta i jest to kompletnie nie jej gatunek, to święta Bożego Narodzenia nie są w ogóle prezenty, nie są sposobem na to, by przekonać naszych bliskich do naszych pasji. Nie, to ma cieszyć właśnie tę drugą stronę. Jeśli wiem, że mnie cieszy określony zapach perfum, że ja go lubię, ale druga strona ma zupełnie inny gust i moim zdaniem jej perfumy tak naprawdę nie pachną najładniej, to nic nie znaczy, ponieważ te perfumy mają podobać się właśnie tej drugiej osobie. Jeśli ja noszę określony typ ubrań, a druga strona, no moim zdaniem, nie ubiera się odpowiednio, to prezenty nie są okazją do ubrania jej właściwie, tak jak ja bym chciała. Nie, prezenty do tego nie służą. Prezent ma cieszyć drugą stronę. Nie używajmy prezentów jako sposobu na nawrócenie tej drugiej osoby. Czasami nie mamy zielonego pojęcia, co kupić drugiej osobie, chociaż możecie zainspirować się trochę. 2 poprzednie moje filmy to były właśnie prezentowniki, pomysły na prezenty dla kobiety i dla mężczyzny. Jeśli macie ochotę, to tam odsyłam. Niemniej, no czasami jest tak, że kompletnie nie znamy drugiej osoby, nie chce nam się też chodzić po sklepach, w sumie to niewiele nam się chce na te święta i decydujemy się na to, by wręczyć gotówkę. Uważajmy na to. Pamiętajcie, że generalnie gotówka to nie jest najlepszy prezent, a już na pewno nie jest odpowiedni, jeśli nie wręczamy go naszej najbliższej rodzinie. Może naszym dzieciom, może właśnie komuś takiemu bliskiemu, bo wiemy, że na coś zbiera. Absolutnie nie wręczamy gotówki osobom, które nie są z nami aż tak blisko. W ogóle gotówka to jest taki prezent, który świadczy o tym, że no nie do końca chciało nam się wysilić, pomyśleć, bo wiecie, nawet jeśli nie mamy do końca czasu albo pomysłu na prezent, to możemy kupić coś uniwersalnego albo na przykład jakiś voucher do określonego sklepu, coś takiego. Gotówka świadczy trochę o naszym lenistwie. Oczywiście będą się zdarzały sytuacje, że ktoś zbiera na coś i potrzebuje faktycznie pieniędzy, gotówki, by móc sobie kupić coś większego i wtedy taka sytuacja jest uzasadniona, ale musimy mieć absolutną pewność, że rzeczywiście tak jest, że ta osoba, której chcemy wręczyć pieniądze, właśnie na coś zbiera, ale dobrym pomysłem też jest wtedy złożyć się w kilka osób i kupić taki większy prezent. To w ogóle jest dobry pomysł, by przestać wręczać sobie jakieś takie malutkie rzeczy, bardzo drobiazgi, które nikomu nie są potrzebne, bo to nie chodzi o to, że prezent, który nie kosztuje dużo, będzie od razu nie nadając się do niczego, ale właśnie kupić coś większego, złożyć się w więcej osób, takie prezenty naprawdę
są bardziej praktyczne, często sprawiają więcej radości, więc też w ten sposób można się wysilić. Drogie prezenty. To jest szczególnie ważne, bo za drogi prezent to niegrzeczny prezent. W różnych etapach życia mamy różną ilość pieniędzy. Raz my zarabiamy więcej, raz ktoś z naszej rodziny. I pamiętajmy, że zbyt drogie prezenty mogą nas wpędzić w zakłopotanie. Jeśli akurat nam powodzi się lepiej, to niekoniecznie dobrym pomysłem jest kupowanie czegoś naprawdę bardzo okazałego osobie, która nawet gdyby wydała całą swoją miesięczną pensję, to nie mogłaby sobie takiego podarku sprawić. To trochę już nie są czasy, gdy przyjeżdżała bogata ciocia z Ameryki z wielkimi prezentami, których tu w ogóle nie było. Ostrożnie, ponieważ osoba, która otrzymuje taki prezent, może też czuć się zobowiązana, by odwdzięczyć się tym, a nie będzie to w tej chwili dla niej możliwe, nie będzie to dla niej dostępne, dlatego ani ona się nie będzie czuła dobrze, a my też szybko to odczytamy. Prezent, który kupujemy dla drugiej osoby, nie powinien też być, jak ja to nazywam, taką przynętą, by złapać tę drugą osobę i móc przekonać ją do naszych poglądów, do naszych pasji. Jeśli wiemy więc, że ktoś nam bliski nie lubi gotować i wcale się do tego nie garnie, to kupienie mu książki kucharskiej albo wręczenie przepisów naszej babci będzie raczej słabym pomysłem. Będzie to wskazywało na to, że no, może wreszcie nauczyłbyś się gotować w końcu. Mam dla ciebie wszystkie narzędzia, mam dla ciebie nawet kurs gotowania. Jeśli ta osoba nigdy nie próbowała, nie próbuje i wcale tego nie potrzebuje, to nie jest odpowiednia okazja. To tak samo, jakbyśmy uznały, że ktoś w naszej rodzinie powinien zrzucić kilka kilogramów, nie robi nic w tym kierunku, ale kupimy mu książkę o odchudzaniu, może to akurat zmobilizuje bliską nam osobę do zrzucenia kilku kilogramów? No nie, nie do tego są prezenty. Tak właśnie jest też z moją książką. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to możecie już wiedzieć, że odpowiadałam właśnie na pytania, czy taka książka o dobrych manierach jest dobrym pomysłem na prezent, czy nie będzie to odczytane jako właśnie próba wychowania kogoś. I tak, może tak być. Ta książka z pewnością nie będzie dobrym prezentem dla osoby, którą na co dzień pouczamy, której mówimy, że no nie do końca te jej maniery są dobre, która może prowadzi zupełnie inny styl życia i dobre maniery to na pewno nie jest coś, co ją interesuje. Tak, wtedy taka książka będzie fopa i absolutnie jej nie kupujcie, bo sprawicie drugiej osobie przykrość. Jeśli jednak wiecie, że ta osoba faktycznie prowadzi takie życie, w którym wyróżnia się jakąś elegancją, może podziwiamy jej strój, a może zawsze podziwiamy to, jak potrafi się zachowywać przy stole, albo wiemy po prostu, że jest to osoba, która lubi poradniki, to tak, wtedy z klasą bademekum współczesnej damy będzie świetnym pomysłem. Nie traktujcie jednak tej książki właśnie jako próby do nawrócenia kogoś na dobre maniery. Jeśli od wielu lat drzecie koty z teściową lub synową, to święta Bożego Narodzenia nie są dobrą okazją, by poinformować tę osobę o tym, że może wreszcie trochę by się wychowała. Bez względu na to, co wręczamy, pamiętajmy o tym, by prezenty były pięknie zapakowane. Prezent bowiem to nie tylko to, co jest w środku, ale też właśnie cała ta otoczka, że się wysiliłyśmy, postarałyśmy się, że pięknie zapakowałyśmy ten prezent. Uważajmy na torebki prezentowe, które często mamy przez wiele lat i po prostu zwracamy sobie z rąk do rąk i nie, absolutnie nie ma nic złego w tym, że ponownie wykorzystujemy taką torebkę, ale warto pamiętać, by właśnie nie wróciła ona do nadawcy. Czasami tak jest, że w jednym roku my dostaniemy w czymś, a w drugim roku to oddamy. Może postarajmy się, by właśnie ta torebka poszła w świat gdzieś dalej, a nie do najbliższych nam osób. Bardzo dobrym pomysłem i bardzo pięknym jest pakowanie prezentów właśnie w papiery do pakowania prezentów. To wymaga już więcej pracy, byśmy go pięknie nakleiły, pięknie nim owinęły prezent, może jeszcze jakaś kokardka, może przewiązane czymś, to też będzie piękne zapakowanie prezentu. Jeśli nie posiadamy takich zdolności, to być może warto skorzystać z usług profesjonalistów. Jeśli należycie do osób, które nie marnują właśnie w ten sposób papieru, nie chcą go kupować ani żadnych torebek, to może spróbujcie owinąć taki prezent, zapakować go w jakieś gazety. To potrafi bardzo stylowo wyglądać, bardzo ładnie, bardzo nietypowo, trochę może vintage, jeśli bardzo ładnie właśnie tymi gazetami owiniemy prezent, może jeszcze jakimś sznurkiem, który mamy w domu, owiniemy go, zawiniemy kokardkę. Warto o tym pomyśleć, naprawdę
każdy jest w stanie znaleźć rozwiązanie, warto się do tego przyłożyć. Jak wspomniałam na początku filmu, różne mamy tradycje. Jednym prezent przynosi właśnie gwiazdor, innym gwiazdka. Mnie przynosi gwiazdka, innym Mikołaj i jeszcze innym Dziadek Mróz. I różne mamy tradycje w domach. Oczywiście trzeba stosować się do tych tradycji, warto je kultywować. Domowe tradycje są czymś pięknym, ale jeśli pod choinką znajdą się prezenty od różnych osób, to dobrym pomysłem jest podpisać te prezenty, umieścić w nich liścik właśnie z jakimiś świątecznymi życzeniami i informacją, od kogo jest ten prezent. To też ułatwia już dorosłym przecież ludziom podziękowanie za prezent, który został otrzymany. Na pewno będą domy, są rodziny, w których utrzymywane jest to w tajemnicy. I bardzo dobrze, świetnie, jeśli w domu jest taka tradycja, ale jeśli nie, to jak najbardziej możecie to zrobić, możecie podpisać prezent, tylko właśnie nie najlepszym pomysłem jest, żeby to było zrobione na przykład na takim małym, średnioestetycznym bileciku, który często jest przyczepiony do torebki, ale włożenie do tego prezentu jeszcze kartki świątecznej, na której napiszemy kilka słów, na pewno zostanie ona dostrzeżona, będzie to bardziej eleganckie, wyjątkowe, zostanie też w domu, w jakimś pudełku właśnie na kartki, wielu z nas takie ma i za kilka lat będzie można do tego wrócić. Powiedziałam Wam już, jak z klasą wręczać prezenty, ale wielu z nas, większość z nas też w te święta będzie przyjmowało prezenty, będziemy tymi obdarowanymi. Pamiętajcie, by odpakowywać prezenty w obecności osób, które nam je wręczyły, zaraz po tym, gdy zostały nam wręczone. Gdy już wysilamy się i drugiej stronie przygotowujemy jakiś piękny prezent, to chciałybyśmy wiedzieć, czy się podoba, czy jest odpowiedni, jaka jest ta pierwsza reakcja. Dlatego jest taka zasada: podziękuj, rozpakuj, podziękuj. Gdy wyjmujemy spod choinki prezent albo go otrzymujemy z ręki do ręki, wtedy dziękujemy po raz pierwszy. Oglądamy go, jeśli dołączony jest bilecik, to najpierw czytamy ten bilecik, nie czytamy bileciku na głos, tylko dla siebie. Jeśli jest podpisane od kogo to jest, to w tym momencie już możemy podziękować właśnie osobie, która nas obdarowała, a jeśli jest z ręki do ręki, to koniecznie w tej chwili należy to zrobić i w następnym kroku otwieramy prezent. Gdy go otworzymy, pamiętajmy, zawsze nam się podoba otrzymany prezent, dziękujemy jeszcze raz. To jest bardzo ważne, by właśnie tak się zachowywać. Wyjątkiem od tej zasady jest ta, w której otrzymujemy dużo prezentów jednocześnie i takim sztandarowym przykładem są na przykład śluby lub wesela. Często jest tak, że do pary młodej ustawiona jest cała kolejka i wszyscy wręczają prezenty jednocześnie. No nie da się ich wtedy odpakowywać, dlatego też je odpakowuje się później, ale w bardzo dobrym tonie jest zadzwonić albo napisać z podziękowaniem. Ideałem byłoby napisanie kartki odręcznej z podziękowaniem, ale jeśli się to nie uda, to chociaż zadzwonić i podziękować właśnie za otrzymany prezent. Nie otwieramy i nie przeliczamy nigdy otrzymanej gotówki. To jest taki sztandarowy wyjątek. I jeszcze jedna taka może być okazja, w której jesteśmy tylko we dwoje, we dwie, wymieniamy się prezentami i wtedy możemy zapytać tę drugą stronę, czy chcesz, żebym teraz odpakowała ten prezent? No czasami możemy usłyszeć, że nie, wolałabym, gdybyś odpakowała go później i wtedy koniecznie trzeba uszanować wolę drugiej strony. Pamiętajmy też, że otrzymany prezent zawsze nam się podoba. Nigdy nie powinnyśmy okazać, że coś jest nietrafione, że to nie ten kształt, nie ten kolor, nie nasz rozmiar. To jest bardzo w bardzo złym tonie może zepsuć atmosferę i z pewnością, gdybyście też Wy kogoś obdarowały, wiecie, jest cała rodzina, siedzi przy stole, odpakowujemy prezenty i nagle okazuje się, że to ten Wasz, przygotowany przez Was prezent jest nieudany, to pewnie byłoby Wam przykro, dlatego poćwiczyć warto przed świętami, w ogóle dorosłe życie też trochę na tym polega, poćwiczyć taki szczery uśmiech i tak naprawdę on może być szczery, bo nie zawsze musimy skupiać się na tym, co jest w środku, ale właśnie na tym, że ta druga strona się wysiliła. Dlatego jeśli należymy do osób, które bezwzględnie zawsze mówią prawdę, bez względu na wszystko, to nie musimy mówić: dziękuję bardzo, ależ wspaniała książka, jak ja się niebywale z niej cieszę. Naprawdę, no idealny tytuł, w życiu go nie czytałam. Jeśli nam się nie podoba, to zamiast tego możemy powiedzieć: bardzo Ci dziękuję, widzę, że wiesz,
wiesz, że dużo czytam. Doceniam, że znalazłaś dla mnie ten tytuł. Zawsze mogę na Ciebie liczyć. Dziękuję, że jesteś. I wtedy już może niekoniecznie tak komplementujemy tę konkretną otrzymaną rzecz, ale właśnie osobę, że to ona się postarała, że to ona dała nam ten prezent. I ostatnią radą, którą chciałabym Wam dzisiaj dać, to to, by nie oddawać prezentów. Właśnie dzisiaj, gdy przygotowywałam się do tego odcinka, urządziłam na moim Instagramie właśnie sesję pytań i odpowiedzi i jedna z moich obserwatorek zapytała mnie o to, jak reagować, gdy prezent został zwrócony, bo ona miała taką sytuację i co było w tym chyba jeszcze gorsze, nie został zwrócony przez tę osobę, która go otrzymała, ale właśnie podany przez kogoś. No jestem przekonana, że pisząca to nie czuła się z tym dobrze, więc nigdy tak nie róbmy, nie zwracajmy otrzymanych prezentów. Jest masa sposobów na to, co zrobić z takim nietrafionym prezentem. Opowiem Wam o tym jeszcze w grudniu. Obiecuję, że za 2 tygodnie pojawi się właśnie taki odcinek o tym, co robić z nietrafionymi prezentami, jak sobie z nimi radzić. Po Wigilii może być to bardzo przydatny odcinek dla wielu z nas, ale nie oddawajmy go, nie zwracajmy tego prezentu osobie, która nas obdarowała. Dlatego takim dobrym sposobem jest, by w ogóle nie dopuszczać do takiej sytuacji, jest wręczanie prezentów właśnie z paragonem. Jest na to kilka sposobów. Najłatwiej jest po prostu do tego prezentu dołączyć schowany w kopercie właśnie paragon i wtedy, gdyby był to na przykład zły rozmiar albo zupełnie by ten prezent nie pasował, to wtedy można go zwrócić, wymienić w sklepie, ale nie sprawiając nikomu przykrości. Pamiętajmy też, że należy uważać z wysyłaniem prezentów dalej w świat, bo świat jest mały i bardzo łatwo jest znaleźć te prezenty niedaleko w swoim otoczeniu. Jeszcze raz gorąco zachęcam Was do odwiedzenia mojego sklepu, do dowiedzenia się więcej o tej książce, do zajrzenia do niej, do środka. Jest tutaj masa informacji, ale też masa ilustracji, ponieważ obrazuję Wam te dobre maniery. 240 stron specjalnie dla Was, a tylko do dzisiaj, do niedzieli możecie skorzystać też z darmowej dostawy i macie pewność, że książka trafi do Was przed świętami, ponieważ wysyłamy obecnie te książki na bieżąco, więc spokojnie, albo Wy będziecie mogły się zatracić w tej lekturze, albo będziecie mogły umieścić ją w ramach prezentu właśnie pod choinką. Ten odcinek powstał dzięki wsparciu moich nieocenionych patronów. Bardzo serdecznie dziękuję Wam, moi patroni, za to wsparcie. Można wspierać mnie na platformie Patronite. Link do niej zostawię w opisie tego filmu. To już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Jeśli moje porady były dla Was przydatne, koniecznie zostawcie mi łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, by być na bieżąco z wszystkimi filmami. Życzę Wam dzisiaj miłego, wspaniałego dnia. My widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia!